Cześć, ja jestem Cydy i witam was w kolejnym odcinku z gry Four-Sided Fantasy. W tym momencie zyskaliśmy sobie umiejętność, którą naprawdę nie wiem za bardzo jak opisać. Możemy zatrzymywać się w dwóch miejscach naraz? Możemy być w dwóch miejscach naraz? No coś takiego. Coś właśnie takiego. Możemy właśnie przełączać się między dwoma miejscami. Wróćmy się teraz na prawy ekran. Przy czym możemy przechodzić właśnie w taki sposób z jednego miejsca na drugie i zarazem środkiem ekranu. To co teraz chcę zrobić, to zatrzymać się w dobrym miejscu, dzięki czemu teraz mogę sobie wskoczyć bez problemu na to miejsce z prawej strony. Dzięki czemu mam wrócić z powrotem w to miejsce. Na to wygląda, bo jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Teraz prawa strona ekranu została całkowicie zniszczona. Nie, nie o to chodzi, mimo że myślałem, że o to chodzi. Wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. Bierzemy teraz tą platformę na prawą stronę ekranu. Teraz podskakujemy i zatrzymujemy ten ekran, dzięki czemu ta platforma jest wyżej niż była wcześniej. Tak więc wróci ona do nas, tak? Za chwilę, musimy poczekać na to oczywiście. Ale wróci w innym miejscu. Te zagadki są tak dobre. Mamy w tym momencie przy okazji 5 kwietnia. Prawie. Czyli cały czas właśnie jest wiosna. Halo, halo! Proszę oddawać. Proszę oddawać co moje. Jak teraz to trzeba zrobić? Trzeba zatrzymać czas, wskoczyć wysoko. No jest to jedna z zagadek, która już pojawiała się wcześniej, tak musimy przełączać się między stronami. Znaczy przełączać się, gdy jesteśmy na górze, zatrzymywać czas, spadać na dół, wracać się na samą górę, zatrzymywać czas i tak robić w kółko, dzięki czemu cały czas jesteśmy coraz to wyżej, wyżej i wyżej i wyżej i wyżej. Aha, prawa część to po prostu takie miejsce, które ma nam pomagać w rozwiązaniu tych zagadek, gdy my... No właśnie na tej lewej stronie ekranu możemy sobie przejść właśnie dalej. No i o co tutaj chodzi? Nie jestem pewny o co tutaj chodzi. No bo mogę chodzić chyba tylko w lewo i w prawo, tak? Przełączenie się przez ekran mi nic nie da. No zobaczmy czy znajdę coś idąc na maksa w prawą stronę. Bo jeśli nie... Aha, idąc na maksa w prawą stronę... Czemu nie mogę przejść dalej w lewo? Okej, teraz już mogę. A, bo tam mnie ściana blokowała. Okej. Dzięki temu jesteśmy wyżej, jesteśmy... To jest to samo miejsce, ale kamera nagrywająca to miejsce jest na jednym ekranie w innym miejscu niż na drugim, dzięki czemu widzimy siebie w... na obu ekranach, ale w innych miejscach, tak? Jeśli... jeśli wiecie, co tu się dzieje. Genialne! Czy znajdę coś z lewej strony? Nie sądzę, nie sądzę. Mogę teraz zrobić coś na pewno w tym stylu, żeby wskoczyć sobie właśnie na górę i dostać się po prostu dalej, tak? Okej, po prostu na tym tutaj to polegało. Jestem teraz dziewczyną, co chyba dawno się nie działo, bo teraz właśnie... gdy przechodzimy między ekranem, tak, to cały czas jesteśmy tą samą postacią, bo nie do końca przechodzimy po ekranie, tylko no, robimy coś nieco innego. Bo mamy dwa ekrany i oczywiście przejście między dwoma takimi ekranami no nie powinno zmieniać tego, kim jesteśmy, tak? Więc no, muszę tutaj zatrzymać czas, skoczyć na tą platformę. Nie, nie. Wracaj. Nie jestem pewny, na czym to polega. No bo chcę się dostać tutaj na górę. I żeby to zrobić... No tu nie wskoczę. Mogę tutaj tak zatrzymać... Okej, po prostu, tak? Tak zatrzymuję te ujęcia, dzięki czemu mogę właśnie przełączać się... Znaczy, zeskakiwać na maksa tak na dół, a wracać z góry. Tak samo,
Gra ma czasami takie dziwaczne błędy, które sprawiają, że można wypaść poza mapę. Co to oznacza? To oznacza, że muszę zaczynać planszę od nowa. Niestety, takie błędy zdarzają się w tej grze. Dosyć często tak grę można ukończyć w godzinę i gdy właśnie pierwszy raz ją przechodziłem, to zdarzyło się to jakieś dobre 3-4 razy. I przez to, że gra nie ma systemu właśnie punktów kontrolnych, tak, to za każdym razem trzeba każdy rozdział właśnie zaczynać od samego początku, co bywa męczące i co zdecydowanie powinno zostać, mam nadzieję, naprawione. Tak już oczywiście wiele osób na forum właśnie gry pisało nieraz, że takie błędy się pojawiają właśnie, że można wypaść poza ekran. Właśnie to jest mechanika tej gry, tak, ale zarazem takie coś potrafi sprawić, że będzie błąd w tej grze, tak? To jest gra. To jest gra o wypadaniu poza ekran. Ale również w grze można wypaść poza ekran w taki bardziej negatywny sposób, tak? Więc no niestety, tak kilka minut musiałem poświęcić na to, żeby wrócić. Czy jest to jakikolwiek problem? Absolutnie nie. Idziemy po prostu dalej. Możemy zebrać sobie tutaj baterię, żeby otworzyć oczywiście przejście dalej. Mam nadzieję, tak jest. Nie byłem pewny, czy nie będzie to może przypadkiem jeden z takich elementów, gdzie właśnie potrzebujemy znaleźć dwie baterie, żeby dostać się dalej. Czy chodzi o to po prostu, żebym wrócił na górny ekran? Jak najbardziej. Znowu mamy motyw właśnie z różnymi perspektywami danego miejsca, więc w dwóch miejscach byłem jednocześnie. Jak trzeba to zrobić? Prawdopodobnie trzeba skoczyć wystarczająco wysoko, żeby przemieścić się w taki sposób między ekranami. I identyczna rzecz ma miejsce w tym miejscu, tak? W taki sposób możemy właśnie przedostać się na spokojnie dalej. Myślę, że tutaj jest identyczna sytuacja, tak? Z powrotem. Właśnie wykorzystujemy to, że gdy zeskoczymy na sam dół, to wrócimy na samej górze. I to jest bardzo fajna zagadka, ponieważ musimy omijać ten zabijający dym, żeby to zrobić po prostu w taki sposób przeskakujemy z jednego ekranu na drugi. Właśnie gdy pierwszy raz grę przechodziłem, to właśnie w tym miejscu miałem taki problem właśnie, że wypadłem poza ekran, no i musiałem do tego momentu właśnie wracać od początku gry, znaczy od początku tego rozdziału, tak? Od początku miejsca, gdzie właśnie zaczęliśmy mieć dwa ekrany naraz. Czy niekoniecznie? Wiem, że właśnie ten rozdział jest podzielony na dwie części, więc może tak źle nie było. I wiem, że ta zagadka też mi się bardzo podoba. Bo normalnie na górze mamy coś, co nas zabija, tak? Ale przez to, że ekran jest podzielony na pół, to tak naprawdę na górze mamy różowe drzewko i na spokojnie możemy sobie, tak przełączając się między ekranami, przeskoczyć tędy. Tym samym dochodzimy dalej. Jesteśmy teraz obiema postaciami w świecie walczących mrówek. Niby byliśmy koło siebie, tak? Znaleźliśmy siebie, ale okazało się, że jednak nie do końca. A ekran się zamyka. No póki jeszcze ten ekran tutaj jest, to staramy się jak najdalej przeżyć. Ale jesteśmy zamknięci z jednej strony, a z drugiej strony się nie dowiem, co jest, ponieważ ekran został całkowicie zamknięty. A my jesteśmy gdzieś. I teraz pojawia się coś interesującego, ponieważ no cały czas mamy właśnie przełączanie się między ekranami, tylko w taki sposób, że nawet jak zatrzymamy ekrany, to cały czas możemy się poruszać, bo normalnie, gdy nacisnąłem kontrol, gdy zatrzymałem właśnie, zrobiłem zdjęcie, to mogłem się poruszać po obszarze ekranu, tak? Ale ekran się nie ruszał razem z moją postacią. Teraz wszystko rusza się naraz. Ale sposób rozwiązywania zagadek jest identyczny, tylko zmienia się to, że można się tutaj po prostu bardzo, bardzo mocno w tym momencie pogubić. Mogłem się tego spodziewać.
ale możemy przejść po suficie. I teraz bardzo dobrze to widać, bo teraz no... Nie muszę mówić, że ej, idziemy po podłodze, ale idziemy po suficie, bo teraz ewidentnie widać, że idziemy na dole po suficie tej lokacji. Strasznie fajne. I... Można łatwo się pogubić w tym momencie, próbując grać. I tak gra się kończy. Tak więc to było Four-Sided Fantasy. To co widzieliście teraz na sam koniec gry, czyli to, że właśnie mimo, że dany moment jest zatrzymany, tak, to cały czas możemy się poruszać i kamera się porusza razem z nami, tak, to tak właśnie wygląda nowa gra plus. Tak, przez całą grę właśnie kamera porusza się zawsze z nami, nawet gdy jest, powiedzmy, ekran zatrzymany. Mała, krótka gierka, ale niezwykle urocza, z mega fajnymi zagadkami, mega ciekawymi zagadkami. I... bawiłem się genialnie, mimo że nie była to gra długa, ale każda jedna zagadka była bardzo ciekawa, tak? I jest to bez wątpienia jedna z fajniejszych gier logicznych, jakie od bardzo, bardzo dawna grałem. Gra jest naprawdę warta polecenia, kosztuje co prawda 10 euro w zamian za godzinę gry. No to jasne, można się kłócić, że nie jest to do końca tego warte, tak? Ale bez wątpienia, gdy gra jest w promocji, trzeba zagrać, bo warto. Bo zagadki są mega fajne, tak nie powtarzają się one, tak cały czas pojawia się coś nowego. Najpierw właśnie po prostu zamieniamy ekran, potem zamienia się grawitacja, a potem właśnie, no, mamy dwa ekrany naraz. Strasznie ciekawa gra. No cóż, mam nadzieję, że seria wam się podobała. Krótka, ale uznałem, że gra jest naprawdę bardzo, bardzo warta pokazania, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobra po prostu. Jeśli chodzi o grafikę i muzykę, no to nie było jakieś arcydzieło, ale jak najbardziej miło się na to wszystko patrzyło, tak? Ta grafika była bardzo ładna, prosta, ale kolorowa, ciekawa i tak dalej. No i jeśli chodzi o historię, no to tutaj jest problem większy, bo muszę przyznać, że nie do końca rozumiem, o co w tej historii mogło chodzić. Wiadomo, ma to jakieś pewnie symboliczne znaczenie, ale nie do końca potrafię teraz to symboliczne znaczenie znaleźć, tak? No mieliśmy chłopaka i dziewczynę, którzy próbowali siebie odnaleźć, ale nie mogli, bo blokował ich ekran i... Co to znaczy właśnie? Nie wiem. Nie wiem, jeśli macie jakieś teorie sami na ten temat, to z chęcią bym właśnie usłyszał to. Sam jeszcze postaram się właśnie troszeczkę pokminić, co to może oznaczać, no ale cóż, tutaj zakończymy sobie tą serię z gry Four-Sided Fantasy. Naprawdę bardzo, bardzo fajna mała gierka. Bawiłem się świetnie, polecam każdemu, może nie za 40 zł, ale za 20 zł, jasne, bardzo, bardzo mocno warto. Widzimy się w kolejnych seriach, do zobaczenia i cześć!